Siema, siema, słuchajcie, ja właśnie sprzątam tutaj żulikowi, no bo on jeszcze jest w łazience, bo myślę, że dzisiaj, jutro, max w przeciągu 3 dni będę odbierała te drzwi do siebie, do pokoju. Ale on, jak widzicie, czuje się tutaj naprawdę dobrze. Jest wychillowany, ma te płytki, co jest też fajne na upał. Właśnie tutaj zmiatam, ogarniam, bo trochę się nasypiło. Posprzątałam mu przed chwilką kuwetę, zobaczcie. Ta miska się jeszcze suszy, tam wymieniłam wodę, tutaj pozmiatam, ogarnę i tak dalej. A, ten dywanik dam do prania, przyniosę mu nowy. No i rozwaliłam niepewna rzecz dzisiaj, dlatego że on generalnie ma chore te uszy, no to jest wiadomo, nie od dzisiaj, mu to czyszczę, sprzątam, w ogóle witam jest bobków, ale to już posprzątam tak dokładnie jak już on się wyprowadzi stąd, bo on tak je narobi, bo to są ceko, to jest najgorsze, to się najgorzej sprząta, no ale słuchajcie, uszy jakoś tam ogarniamy, po prostu kwestia no, tego, że się nauczyłam to jedno mu, wiecie, wydobywać tą wydzielinę, mimo to, że ona ma dziurkę milimetrową. Natomiast co dzisiaj wyczułam? Oczywiście miziałam go, jak zawsze. To jest jego prawy polik, po tej stronie. No i one są takie, wiadomo, pełne, bo tam ma dużo sierści i tak dalej. Ale wyczułam tam jakąś kulkę, wielkości jakiegoś takiego orzeszka, coś takiego. Słuchajcie, masakra, jestem załamana, dlatego że... No podejrzewam, że to jest pewnie jakiś ropień, coś takiego. No masakra, po prostu masakra. On się czuje dobrze, jak widzicie, on się czuje świetnie, sobie leży wyłożony. Ma apetyt, zjada w miarę szybko. Próbowałam mu otworzyć buźkę i nie, no nie jestem w stanie tego zobaczyć tam od środka, bo też nie mam, wiecie, takiego rozwiernika, żeby mu otworzyć tą buźkę dobrze. Go to nie, w sensie jak dotykam, może go boleć, ale nie boli go ogólnie tak, żeby się zachowywał jakoś, jakby go cokolwiek bolało. No i jestem załamana, dlatego że ja się w Łodzi boję robić teraz takie rzeczy, a wątpię, żeby w synergii mnie przyjęli tak od razu. No i no nie wiem, no słuchajcie, serio, jestem straszliwie załamana, bo... No nie, no on jest po prostu... Ciągle coś się dzieje. A już myślałam, że mamy taką stabilną sytuację, mamy spokój tam do końca września, mamy wtedy umówioną wizytę po 3 miesiącach od ostatniej. No ale niestety nie. Super, żulu, mega. Dobra, słuchajcie, aniołeczek gotowy do wyjścia. Wychodzimy zaraz, spieszymy się bardzo, wszystko tak na wariackich papierach. Ja w ogóle, boże, jak nam takie gówno. W ogóle serio przesada i w ogóle odwołałam... Czekajcie. Odwołałam zabieg na mordę na pryszcze, bo w sensie to była taka spontaniczna decyzja, że w ogóle pójdę, wypróbuję, ale no wiadomo, żulik ważniejszy, a w sumie moja morda i tak zapewne to by nie pomogło jak nic, więc w sumie no zobaczymy, w sensie to jest hormonalne, to co ja mam problemy z celem naboju hormonalnym. Piesku! Zaraz ją wpuszczę. Dobra, żuliczku, jak nastawienie? Jesteś wściekły, ja wiem. Czekaj. Pokażemy dla widza ciebie tutaj. Ja wiem, że jesteś zdenerwowany, ale zobacz, dałam ci do środka przysmaczek, dałam ci sianko. No fajnie będzie, nie będzie źle, aniołku, nie będzie. No pewnie to jest ropień niestety, ale to jest masakra jakaś, ropnie są straszne. No widzisz, znalazłeś sobie przysmaczek? Super, ale fajnie. Dobra, jedziemy w trasę, bo to troszeczkę... Nam pewnie jakiś zejdzie czasu, a przecież wiecie, wszystko jest tak bardzo szybko ogarniane, że jakaś masakra. A i w ogóle zobaczcie, nowe stołki barowe po melanżu, już wymienione, bo tamte były ze skóry i właśnie się jeden zepsuł, no i trzeba było wymienić wszystkie, a dzięki temu są przynajmniej mięciutkie, wygodne. Tutaj barek już też się w miarę trzyma, więc już powoli, powoli do końca z tymi wszystkimi stratami po melanżu. Tak, tak, Julinka, ja wiem, ty byś chciała zobaczyć Juliczka, tutaj się, no, ale ostrożnie, my musimy już jechać, przypinam go, a ty mi tutaj uciekaj stąd, chodź, Joe, nie wolno, słuchaj mnie, jak do ciebie mówię, chodź, kundelku, chodź, kochany. Hej, miał zrobione USG, miał zrobione pobieranie krwi, ale to wam powiem później, resztę w domu, wszystko. Ojej, biedny. Dobra, słuchajcie, my już jesteśmy w aucie i ogólnie dzwonił pan od wzmacniacza, który był też zepsuty podczas imprezy i dzisiaj po niego przyjadę, ale ogólnie z żulem tak. Miał pobraną krew, miał zrobione USG. Krew, no to będą wyniki jutro. USG ogólnie wyszło ok, jak na to, ile on ma lat, to powiedziała pani, że nerki są super. Jedynie wątroba widać, że jest po kokcydiozie. Jak powiedziałam, że miał kokcydiozę, ona mówi, że no to tak, no to to wszystko wyjaśnia. Co? Zęby są ok, no i ten ropień jest... Teraz nie wiadomo, albo od jakiegoś nakłucia, albo właśnie od zębów i to jutro będzie wiadomo, bo jutro jest umówione na RTG. Słuchajcie, masakra trochę, bo sama diagnostyka to będzie koszt około 500, a później jeszcze ten zabieg. I pani mi mówi, że no się liczy bardzo czas, tylko że
czas się liczy, a kurde, zabiegu jakoś jak na razie nie wiadomo nawet kiedy będzie, więc no to też jest trochę słabe, no nie wiem, już, jak na razie jeszcze się nie wykucałam, ale jestem bliska tego, no bo wiadomo, jeśli chodzi o żuliczka, zaraz go zapniemy, no masakra, żul sobie taki timing wybrał, jeszcze ja w weekend wyjeżdżam, w sensie na weekend, i to też jest przerąbane totalnie, nie wiem co ja zrobię, nie wiem, zależy wszystko od tego kiedy będzie ten zabieg, no powiem wam, że niezbyt kolorowo, naprawdę. Jutro tu mam przyjechać na 16:30, tutaj jadę od domu 35 minut i mam go zostawić i będzie czekać aż ta pani do mnie zadzwoni, to też trochę lipa, no bo jakby 2 godziny jazdy będą, no bo wiecie, w jedną, w drugą, no ale to już tam jak ja sama sobie będę jeździć, trudno, ważne żeby z nim za dużo, żeby on, wiecie, nie miał takiej masakry, no ale tak czy inaczej to jest wszystko takie słabe, to co się dzieje. Biedaczek z wygolonym brzuchem, z bandażem na nóżce, ale i tak jest szefem i wie, że chill to podstawa. Że on jest taki chidem, patrz na ten brzuszek. Muszę mu zaraz zdjąć ten bandaż, ale już go nie chcę denerwować. Zobaczymy, czy będzie chciał jeść ładnie leki. Jak będzie chciał, to mu dam i później mu zdejmę bandaż, a jak nie będzie chciał i tak go będę musiała wziąć do leków, to wtedy mu zdejmę, żeby go, wiecie, nie wkurzać. Dam mu trochę teraz sianka dla niejadków, bo pomyślałam, że może mu się ciężej je przez to, ale zjadł wszystko, w ogóle rzucił się na to. Jeszcze z takim różowym, no do twarzy mu totalnie. Różowy to jego kolor, wiadomo. Słuchajcie, więc ja właśnie z nim wróciłam od weta. Otworzę wam go, pokażę wam go. Jeszcze masakra, musiałam jechać i wracać Uberem, bo auto zepsute. Słuchajcie, to jest po prostu jakiś cyrk, naprawdę co się dzieje. I teraz tak. Był to ropień, dzisiaj miał to RTG robione. Wszystkie zęby są ładne. Pani w ogóle pochwaliła, że jak na ten wiek i w ogóle to naprawdę te zęby są spokojne, jak na to, że jest baranem. I ten ropień był na wysokości siekaczy, więc siekaczy miał w ogóle mega dobrze sprawdzone pod tym kątem. No i wyszło, że to raczej nie jest od zębów. No, że nie jest od zębów w sumie, nawet nie raczej. Dlatego to jest najlepsza możliwa opcja, bo miał to od razu oczyszczone. I teraz ja będę mu to czyściła przez najbliższy czas, później za kilka dni będzie wizyta, ma dużo leków do podawania, między innymi zastrzyki, tabletki, jakieś syropy, naprawdę tego dużo ma i muszę mu to też czyścić. Ja wam tego nie chcę pokazywać, bo po prostu, żeby go nie stresować, to też nie jest jakiś super widok, to jest po prostu taka dziura w tym momencie, bo tam był ten ropień. I tutaj dostałam, zobaczcie, całą reklamę, no, znaczy nie reklamkę, torebeczkę. Reklamka to jest jakieś plastikowe, nie wiem w sumie, nie wiem się do końca. Różne rzeczy. No wyjdź sobie, aniołku. Wiem, że nie jesteś jeszcze u siebie w pokoju, ale zaraz będziesz. Zobaczcie, tutaj mam te wszystkie rzeczy do oczyszczenia, właśnie i tak dalej, wszystko. No i co? Cieszę się bardzo, aż to dzisiaj opiję, serio, bo bardzo się bałam, że to jest od zębów, że czeka go operacja, że później to będzie powracać. W sensie tak, może, wiecie, nie musi jeszcze być świetnie, wiadomo, jak zawsze. Zawsze może coś się jeszcze pogorszyć, plus może mu to wrócić. Jeżeli wróci, to dalsza diagnostyka zębów. Dostałam właśnie, widziałam wyniki badań krwi na maila, więc zaraz sobie jeszcze obczaję, bo to, o to też właśnie poprosiłam, żeby mi dosłali. No, ale generalnie żuliczek już dzisiaj zaczął czuć się gorzej. Wczoraj było jeszcze okej, rano było jeszcze też okej, później zaczął się czuć gorzej. W sensie jadł i w ogóle, ale ja widziałam po prostu, bo nie, już go tyle znam, że ja wiem naprawdę, jak cokolwiek jest z nim źle, nie tak. Też ciężko powiedzieć co, ale ja widzę po prostu, kiedy on się gorzej czuje. No i czuł się gorzej, no ale na szczęście w porę udało się to zrobić. Teraz pewnie też się czuł troszkę gorzej. Jeszcze po tej narkozie, której no nie miał pewnie jakiejś wielkiej, ale no miał, żeby zrobić to RTG, żeby mu to ogarnąć. No ale mam nadzieję, że będzie ok, że leki też przeciwbólowe będą działać i tego zanieść, słuchajcie, żeby tam już wrócił do siebie i dzisiaj wieczorem będzie miał pierwszą dawkę leków. Na szczęście te zastrzyki z penicyliną, czyli te najgorsze ma co chyba 3 dni, więc uff, bo ja nienawidzę tego podawać, w sensie umiem to podawać, ale nie lubię tego podawać, to jest trudne do podawania, trzeba bardzo uważać, żeby nie wyleciało, bo to jest toksyczne, jak to zliże, no generalnie takie jaja. No aniołku, ja wiem, że jesteś zły, ale już, jesteśmy w domku, już jesteśmy w domku. Jestem tak zmęczona i głodna, że już nawet nie wiem, co mówię, serio. Zobaczcie, w ogóle wczoraj byłam w Lidlu i co znalazłam? Sosik karmelowy do kawusi mrożonej. I ogólnie miałam mega problem i załamanie w Polsce, że nie mogę niczego znaleźć dobrego do kawy mrożonej. W Stanach wchodziło się do sklepu, no nawet nie musi to być Walmart, nawet może być mniejszy. I macie całą alejkę z różnymi właśnie rzeczami tego typu, no to jest do lodów. Ale były tego typu do kawy, były do lodów i tak dalej, do wyboru, do koloru, 50 rodzajów tego, super różne smaki, a tutaj, jak już widziałam, to tylko czekoladowe. I to w ogóle, nie wiem, ciężko było znaleźć. I jak ja znalazłam wczoraj to w Lidlu, ja w ogóle rzadko chodzę do Lidla, dlatego też się zdziwiłam, że mi się to udało znaleźć,
I to był jedyny, ostatni ten smak. Tak to były same czekoladowe. Wygrzebałam z pudła. Nie no, słuchajcie, mega się tym jaram. Robię teraz kawusię karmelową. Wreszcie na to tak długo czekałam od powrotu ze Stanów. Serio. Po prostu moje uzależnienie mega. Patrzcie, patrzcie. A to jest takie dziwne, bo to jest taki trochę przezroczysty bardziej. No, dziwne. No, a jak musisz? Aha. Patrzcie, doszła paczka dla Żuliska, bo już się kończył granulat, więc od razu domówiłam, żeby miał, bo on je to pro fibrę, wiecie, żeby waga i tak dalej, teraz też po tym ropniu, po tych problemach zdrowotnych, miał problem troszeczkę z jedzeniem, więc znowu ta waga, wiadomo, wiadomo, trzeba o to walczyć. Kurde, no nie mogę, jedną ręką to problem pewien tutaj mam, ale... Mój nóż niezawodny, niezawodny do otwierania paczek. Dobrze. Ładnie zapakowany. No, chciałam, bo... O, dobra, tutaj to jest. Mówię, nie chciałam, żeby zabrakło. Tak to wygląda. Końcówkę jeszcze mamy. Tak długo jadł to śniadanie. Wybierał wszystko po kolei. No, cześć piękny. I rano do mnie wskoczył na łóżko w ogóle. On rzadko ostatnio wskakiwał na łóżko. Ma takie fazy. Czasem wskakiwał codziennie, ale ostatnio rzadko bardzo. Zaraz mu tutaj ogarnę. No, misiaczku, już się najadłeś? On ma teraz takie wahania nastroju. Czasem jest mega szczęśliwy, czasem jest obrażony. Wczoraj na przykład sobie stał na dywanie i nagle taki wyskok robił do góry, wiecie, był taki zadowolony. No ale to różnie u niego, różnie. Czasem jest wściekły i na przykład kopie ciągle w podłogę. Słuchajcie, ja ogólnie podjeżdżam po Oliwiera i mam pogryzioną przez psa twarz, więc nie wnikam już w tę historię, może wam kiedyś opowiem. Teraz nie mam za bardzo na to czasu. I słuchajcie, chciałam wam tylko powiedzieć, jakby dokończyć ten odcinek, ponieważ już sytuacja, o Jezu, próg, z Żulem się w miarę rozwiązała. Byłam z nim wczoraj wieczorem na wizycie u weterynarza. Po tym, jakby można powiedzieć, zabiegu, jak miał to po prostu przecięte, wyczyszczone i tak dalej, było tak, że on się czuł źle. Naprawdę. Ja już myślałam, że będę z nim musiała znowu jechać do weta. Nie chciał jeść i to mu zajęło tak jakby 2 dni, żeby dojść do siebie. Chociaż ja wiedziałam, że no wiecie, go to boli i tak dalej, więc jeszcze dałam mu właśnie chwilkę. I później już naprawdę mu się poprawiło, teraz jest ok, nie jest może jeszcze świetnie super, no bo wiadomo, że dalej to ma. Na początku mu to czyściłam, wylatywałam mu z tego ropa, później przestała, więc ja już pozwoliłam się temu też zarosnąć. No i wczoraj pani powiedziała, że jest lekkie zgrubienie, ale że ma nadzieję, że to jest po prostu spowodowane tym, że są, były przecięte te tkanki, no nie? Że taka jeszcze opuchlizna, coś takiego. Ropy już tam raczej nie ma. No i teraz, jeżeli będzie wszystko git, mamy jeszcze leki, to będzie super, jeżeli mu to się ponowi, no to będzie bardzo źle, no bo trzeba będzie od nowa jakąś tam diagnostykę i tak dalej. Jeszcze mu dobrała krew na jeszcze jedne badania. No i co, ja chciałam się z wami pożegnać. Dzięki za oglądanie, bo już podjechałam po Oliwiera, ale nie chciałam was zostawiać tak bez żadnej informacji.